Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, a raczej kwasowy Shiro. Gincie ryby. O, chyba już jedna się upiekła. Dobra, nieważne. Skończyliśmy ostatnio na dziwnym kryształe, który nie wiem, kryształ robaka. Aha. Chyba wiem co to jest. To chyba spełnuje bossa, więc tym bardziej tego nie ruszamy. Ale czas teraz na pereczki. Jakie nam tutaj wylosowało? Lewitacja napędzana wściekłością. Zabicie wroga sprawia, że odnawiasz część mocy lewitacji. Zabicie na manę. Za każdym razem, gdy w twoim pobliżu zginie wróg, uwalniasz płyn uzupełniający manę. To jest takie mech. I pożeracz pocisków. Pociski, które wlecą na mały sektor przed tobą, znikają. Bez rewelacji chciałbym to zrolować. Złoto trwa wiecznie. Grudki złota nigdy nie znikają, to jest ciekawe. Wybuchające zwłoki. Wrogowie wybuchają po śmierci, ale zyskujesz niewrażliwość na obrażenia wybuchowe, to jest fajne. Rozgniewany duch. Z pomocą przychodzi ci zły duch, który kopiuje pobliskie zaklęcia i pociski. Pociski, przepraszam. O Jezu, czkawka mnie złapała. Ale wiecie co? Z tych dwóch jednak to złoto mnie najbardziej korci. To mnie najbardziej korci. I tak właśnie zrobię. Dobra, mamy to z jednym pociskiem. O złoto się nie martwimy. Złoto trwa wiecznie. No i to samo naprawdzanie jest naprawdę spoko. Bez problemu możemy ich w ten sposób porać. Dobra, to jest fajne, naprawdę to jest fajne. Te są wykwaszone, delikatnie. Sam fakt, że to złoto trwa wiecznie, jest naprawdę bardzo przyjemne. Zobaczcie, że już sobie sporo tego golda odnowiliśmy. Grudko złota, nie idź! Dobra, wracaj. Grudko złota, wracaj. Zbieramy sobie więcej golda. Tylko tak, patrzcie, bo mamy ten kwas, nie? Bez problemu możemy się też dostawać do innego złota. Jeżeli byśmy byli naprawdę bardzo chciwi, to byśmy mogli teraz pozbierać te grudki. By wyszło też spoko. O, tu się trochę złota uchowało. Posikajmy sobie delikatnie. Dobra. Jeszcze tu jest złoto. Muszę to wziąć. I na przykład teraz też dzięki temu możemy się dostać tu. O ile się sami zaraz nie zatrujemy, bo to też jest bardzo prawdopodobne. Uuu, zielono mi. No nie powiem. Dobra, ten kwas jest trochę problematyczny jednak. Powiedziałbym, że bardzo problematyczny. Niestety nie mamy jak go... Tu jest teleportacja, no tak. To było rozwidlanie. Ale dzięki temu mamy przejście tędy. Ten kwas da się delikatnie tu rozcieńczyć. A ten się już nie chce mieszać. Ta dziadyga się nie chce już mieszać. I tylko ten zwykły kwas się miesza. O, właśnie ten. No chyba ta ich matka jest, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest chyba ta ich matka. No kurde, przestań! Proszę mnie nie tłuc, kwasie. O właśnie. Tak ma być. Zdejmę tu delikatnie. Nie. Dobra, to jest strasznie wolne. Naprawdę to jest strasznie wolne. O nie, nie! Pikaj na siebie. Pik, psik. Kurde, ile tu jest kwasu? Ile tu jest kwasu? Ile tu jest kwasu? To jest po prostu niewyobrażalne. Nie wiem, czy ten kwas był dobrym wyborem jednak, wiecie? No bez jaj, tak lawa znienacka. Co to jest? Co to jest? Toksyczna skała. Aha, dlatego mnie to tak zabolało. No dobra. Ale to jest wredne stworzonko, no.
Ile to jest złota? Wow! Mam 461 złota. Mówiłem, że to się opłaca. Mówiłem, że to się będzie opłacać. Uzupełnimy sobie trochę wody. Już nam się jej mało zrobiło. Ale nie wiedziałem, że aż tak mało. A tu się przebijaliśmy w ogóle. Tu się troszkę poprzebijaliśmy. Dobra, tu nic chyba nie znajdziemy. Po tej naszej lewej stronie. Mikstura lewitacjum. To też się nam nie przyda zbytnio. Dobra, gniazdo. Dodam się. Głupie robaki, no. Jeszcze węgiel musiał walnąć, naprawdę. Dobra. O, tu jeszcze bombka sobie wisi. Mam nadzieję, że nie spadnie sama z siebie. Kurde, korci. Ale to kurde korci. Ale to korci. Jak jebło, to tylko ja wiem. Kwas. Nie, 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 nie. Woda. Woda jest bezpieczna. Ale tu się już niestety musimy przebić tym kwasem. No dobra, to nie jest bezpieczne, co my robimy. O cholera, o cholera, o cholera, o cholera, dobra, to jest naprawdę niebezpieczne. Przydałby się jeszcze jakiś ogień. Pewnie coś mieliśmy z ognia, prawda? Oczywiście ja tego nie wykminiłem. No dobra, to już jest bardziej problematyczne. Chociaż jakbyśmy zrobili to teraz... Nie tak. Kurde, nie wyszło. Zupełnie to nie wyszło tak, jak chciałem. Możemy tego jakoś przewietrzyć. Ej, wyszło. Ta chmura na dziwo nic nie robiła. Ona jest chyba tylko łatwopalna, wiecie? Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie. Trochę złota. Zawsze na propsie. I tu chyba wróciliśmy, gdzie byliśmy na początku. Prawda? Czy nieprawda, czy oszukuję? Jestem ci ja oszukaniec, czy nie? Au! Ty gnido! Ole! Co ty mi tu rzucasz jakimś czymś? To detonuje. To się zdetonuj. Sam najlepiej. Ile goldów. I jakaś różdżka. Dobra. Czym ty jesteś? Przywołanie dużego wybuchowego pudełka. Tu jest ten iskrowy z odliczaniem, iskra bąbelkowa, podwójne zaklęcie, dobra, to już musimy to wziąć. Tylko za co? Kurde, nie mamy za co. No wziąłbym to. Podwójne zaklęcie jest spoko. Ale i tak byśmy nie mieli w sumie gdzie tego użyć, więc... Aj, z bólem serca, ale idziemy stąd. Krytyk ładny wpadł. Dobra. O dziwo. Tu już mamy zejście na dół. Zanim to zrobimy, moi drodzy. Zanim to zrobimy, ja mam jeszcze jedną propozycję. Po pierwsze, będę chciał sobie trochę krwi zepsuć, ale to jak zwykle. Wylejemy to. To nie jest i tak jakoś ambitna mikstura. Dobra, pusto. Weźmy sobie trochę krwi, bo to jednak krytyki. Dobra. I jeszcze jedno chcę zrobić. Chciałbym przejść na prawą stronę. Szkoda, że tu nie ma mapy. W ogóle jestem ciekaw, czy jest jakiś mod na mapę, bo widziałem, że dodali warsztat do tej gry. Kiedyś warsztatu niestety nie było.
Tylko jestem ciekaw, czy jest tu w ogóle jakaś możliwość wgrania mapy. I dla mnie, i dla was myślę, że byłoby to spoko. O! Nie trzeba dwa razy się pieprzyć. O! Nie dla psa kiełbasa. Dla pana to. Cały czas słyszę syczenie, jakby była tu gdzieś bomba. Bardzo irytujące, wiecie? Naprawdę jest irytujące, bo czuję się zagrożony, wręcz zaszczuty. Kurde. Ach! 22 HP. O! Dobra, wiecie co? Chyba jednak nie pójdziemy tam, gdzie chciałem. Albo może. Dobra, ryzykujemy dalej. Najwyżej teraz będzie kolejne przejście. No i widzicie, dzięki temu mamy kolejne HP. 135 zdrowia. O! Ło! Ale wywaliło. Ale wywaliło. Zdechnij. Uff. Szczęście, że wpadł krytyk. Tutaj tak samo. Tu może być dużo wody. Tarczy zamieszać. Cyk, cyk, cyk. Dodamy trochę herbaty. Jeszcze muszę nagrać w ogóle dzisiaj odcinek z Danklighta, wiecie? Jeszcze jeden muszę zrobić. Na ten nowy rok. W ogóle wy to chyba oglądacie w poniedziałek. Au! 23 HP, dobra, nie ryzykujemy, już spierdzielamy do wyjścia. 23 HP? To jest naprawdę mało. To jest naprawdę mało życia. Tego uciekamy stąd. Mamy, to chcieliśmy w sumie. Ups, no nie mówcie, że się zablokowałem. Tu jeszcze trochę złota. Nie, ale serio, dobrym wyborem było to, że nie znikają nam te... Nie znikają nam te grudki złota. Co to było? Zamiłczenie? No to chyba nam nic nie robi, wiecie? Ale też na skały chyba też nic nie robi. A może i robi? No, chyba to nic nie robi osobiście, prawda? O nie, o nie, o nie, o nie. Jak on rzuci to, co myślę, mamy lipę. Szczęście nie rzucił. Na szczęście nie rzucił, ale jest tu ich więcej. Dobra, jeden zabity. Wy zapewne wiecie, co ja chcę zrobić. Dobra, padł. Chcę się tu przecisnąć. Jeszcze do tej różdżki. Tylko tak. To trochę zeżre. Wow. To chyba delikatnie wyparowało, ale chyba też delikatnie przesadziłem. Takie mam wrażenie. Jakbym delikatnie przesadził. Dobra, co tu jest? Mgiełka śluzu. Chmura śluzowatej mgiełki. Zużycie many tylko daje. No i bez rewelacji ta różdżka. Ładowanie many 105, 22 na 35. Ale to jest ładowanie większe. Opóźnienie jest większe. To zwiększa opóźnienie. I to o całe 0,14 sekundy. To jest sporo. Będzie co, ja wyciągnę jeden, będziemy mieć już 0,31. To jest w sumie spoko, ale tej wędki nie biorę. Wędki różdżki. Piro, ogarnij się. Dobra.
Wracamy do naszego pierdzielniczka, o ile tu nic już nie będzie. Ale chyba nie. I... open! Teleportacja. Tym razem tego nie wezmę. No i co, mamy różdżki początkowe. Czy jest coś ciekawego i wartego uwagi? 0,747. Zbyt dużo. 0,7325. 57,43. 0,553. No nie, no moi drodzy, no. Ani dobrych perków, ani nic. Bez szału i bez rewelacji. Ale widzę, że są tu już fajne... fajne pereczki. Dobra, odzyskujemy. No i co, lecimy. Bo nic raczej nie kupujemy. O mały włos, gdy w twoim pobliżu znajdują się wrogowie, zyskujesz dodatkową szansę na trafienie krytyczne. Zawsze rzucane jednorazowo. Do różdżki w twojej dłoni dodane zostaje zawsze rzucane zaklęcia, maksymalne 4 zaklęcia. Niewrażliwość na toksyny. Nie ponosisz żadnych obrażeń od toksycznego szlamu ani innych toksycznych substancji. Toksyna to nie jest kwas, to trzeba sobie zapamiętać, ale... Ale, to może być fajne. To może być fajne. To kurde, no nie wiem, mamy 947, tylko... jednorazowo. Do różdżki. Na przykład do tej, zawsze rzucane, jakby coś dodali. Czy krytyk? Tu będą mocne moby. Dobra, krytyk. Już nie miałem tego brać, no ale jak zwykle. No dobra, może i to było spoko. Może i to było spoko. Bo jednak no te krytyczne to są krytyczne, nie? No właśnie. O tym mówię. Tylko, kurde, no jakie ty masz szczęście. Już szczęście skończyło. Ale samo naprowadzenie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne do gry. Bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjemne do gry, bo nie trzeba aż na to celować, wystarczy tylko... O kurde. Au. Dobrze, to po 4 tylko. No i to, że dostaję gold również jest przyjemne i nawet nie słyszę sprzeciwu. Jest naprawdę świetne. I nie żałuję, że to wziąłem. To jest jednak coś, co warto było wziąć. Wow. Jak w Counter-Strike'u. Jak w Counter-Strike'u. No. O, odkryj się. Ciota. Nie, moje skręcają, twoje nie. Dobra, to co drugi, ale skręca. Jezu, jakbym miał coś podpalającego, to byś już teraz płonął. Po prostu płonął. No krytyk, wskocz. Ło, ale pizdło. To jest w ogóle woda pod napięciem. O, tam jest różdżka i jest jakaś pułapka chyba. Nie, to nie jest pułapka, to jest ten mob. Dziadowski Gaugan. Dziadowski Gaugan. Jakby cię kwasem. O! Jaki headshot. To będziemy się tak tłukli. Oh. Ej, bo to zaczyna boleć. O, jeszcze sobie grę zminimalizowałem, świetnie. Bo moje chyba nawet nie sięga. Jaka świnia. Ale prosiak.
No boli, boli, cholernik boli. A po co drugie dopiero leci? Dobra, to ja źle zrobiłem w sumie z tamtym. Ja pierdykam. O! Padłem do wody. Padłem do wody. Nie mogę. Czas 32 minuty. Kurde, no. Nie wyszło. Ewidentnie nam, kochani, nie wyszło. I znów to jest tutaj. Tak, tym razem mamy magiczną rakietę. No i iskrowe pociski to standard. Wow, jak to nawala. No dobra, co to ładny Armageddon robi. Popnijmy to. A to już się skończyło. Oh fuck! Dobra, to nie wyszło. Na to nie patrzcie. Chyba w ogóle nawet tego nie widzieliście, bo chyba się to nawet nie nagrało. No. OPS, dobra. Nie wiem czemu, ale Noita ma taki problem, że ona za każdym stage'em, który zresetujemy, automatycznie wyłącza grę i uruchamia ją ponownie. Dlaczego? Nie wiem. Nie rozumiem tego, jak oni to zrobili. Kolejny worek. To jest chyba skała nawet. Kurde, i znów te początki. W ogóle co mamy za przedmioty? Bomba i sfera energii, która jest w sumie spoko. I to jest nawet chyba spoko. No pewnie, że to jest spoko. Oj, czym ty jesteś? A to była tylko beczka z wodą, dobra. Groźnie wyglądało. Ale nic takiego tam nie było. Może tym razem nam się trochę lepiej to uda zrobić, co? Jak myślicie? Kurde, dobra, to takie głupie błędy, które nas zabijają. Bo to mądre nie są błędy. Znaczy, błędy są zazwyczaj głupie, to prawda, ale... Ale żeby aż tak, no to ja nie wiem. O, kwas się podpalił. Nasza odporność jak kwas tam mogłaby być. Ale niestety. Chwila się musiał zabić w prądzie. Była woda z prądem. Ewidentnie woda z prądem. Da się to zrobić tak? I co? Kto jest mądrzejszy? To jest mądrzejszy. Niestety już nie mamy w tej chwili... Nie mamy już w tej chwili Golda, który jest na zawsze. Kurczę, to było naprawdę fajne, bo się nie musimy spieszyć. Robiłem mniej błędów. Powiedział to umierając. Teraz to jest takie meh. Takie meh. No, podpal się jeszcze pewnie. Bo przecież możesz, prawda? Czym ty jesteś? Mikstura, ogień, o, dobra, to jest spoko. Ponieważ, iż... A, tu już się spaliło. No to nie było tematu. To nie było tematu. Umieraj. Świnę. Tu może być gdzieś przejście. Tu jest gdzieś dynamit. Chyba nie, ale i tak się bałem. Słyszę dynamit. Ale go nie widzę i to jest problematyczne. To jest problematyczne. I tam jest tylko podka, więc też jakoś się nie będę nad tym rozdrabniał. Chcę przejść na prawo. Dobra.
wyszło w miarę. Tylko chyba nie mamy jak się tam dostać. O, a chociaż mamy bomby niby. Kabum! Ale grubło. I jest skała macierzysta. Tylko jak my tam dalej możemy przejść tej skały? Tu jest chyba przejście, prawda? Ano jest. Ano jest i dzięki temu możemy tutaj już przejść niżej. Czym ty jesteś? Czy to jest... Ukosili. Przez ten mały kamień czujesz, że masz mnóstwo energii. A, to jest coś takiego. Ale czy ja tego potrzebuję? Chyba nie, bo się tym zabiję prędzej. Prędzej się tym zabiję, więc wolę chyba tego nie brać. Ja znam swoje szczęście, znam swoje umiejętności, dlatego mówię, nie biorę tego, bo wiem, że się tym zabiję. Nie dam ci się tak łatwo. Ej, to ma naprawdę fajne DPS-y. Naprawdę to ma fajne DPS-y. To już jest dół? Chyba tak, tu już jest zejście na dół. No dobra, chodźmy na prawą stronę, bo obiecałem, a nic z tym nie robię. No tam był tylko worek. No ale jeszcze tu muszę zajrzeć. Ja bym nie wytrzymał, jakbym nie zajrzał. Zawsze to 20 gold do przodu. Wezmę to i wyrzucę gdzieś dalej. Mając szczęście, ja się tym naprawdę zabiję. Po co mi to? Ludzie, po co mi to? To jest to samo, co było tam. Ta pula smaragdina. To jakieś dziwne powiedzonko pseudo. O kurde, ale żeś sobie polepszył, ale żeś sobie polepszył, chłopie. Hopie. Przez co przechodzi? Chyba nie. Dobra, tu już byliśmy, z tego co pamiętam. Trochę wody trzeba rozlać. Dobra. Ale stopy zaparzyły. Odpoczywamy i lecimy dalej. Jak tam się znów, to boss z respi to będzie problem. O! Dobra, może tego nie rozwalaj? Chłopie, może tego nie rozwalaj. No, chciałbym się spróbować z tym bossem, wiecie? Co my tu mamy? Ogień tylko. Nie mam miejsca na to już. I nie wiem, co to daje. HP na plusie. Dobra. Bierzemy to. Co najwyżej będzie boss. Znajdujesz znajomą kulę prawdziwej wiedzy. W nagrodę otrzymujesz zdrowie. Jest boss. Kurde. Sam siebie też mogę atakować? Wow. O kurde. Dobra. Jest problem, jest problem, jest problem, ale może mi się uda? Nie wiem, czy jest tutaj śmierć od spadania. Dobra, żyjemy, tylko ominęliśmy w sumie dwa stage'e. Jeden kopalniany, a drugi zimowy. O kurde, nie mam już. Dobra, znów mam. O kurde, snajper! Nie! Ale dobra, kochani, to akurat 30 minut odcinka. O, nie chciałem tego robić. Czyli tak, nie ma po co iść na prawą stronę bez lepszych upgrade'ów i perków. To jest pewne. No i co, w następnym odcinku będziemy się raczej szykowali na sam dół, żeby zejść, co? Bo tam pewnie też jakiś boss będzie. Już nie będę raczej zwiedzał, tylko znajdziemy sobie jakieś dobre itemy w sklepach i po prostu idziemy w dół.
Dobra, kochani. To były trzy chyba odcinki z Noity. Mam nadzieję, że wam się podobały. No i zobaczymy, jak będzie odbiór pierwszego odcinka. Jeżeli będzie spoko, to będziemy nagrywać dalej. A tymczasem dziękuję wam serdecznie i pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.